Jeśli życie ma chujowe, ludzie przeszkadzają tobie, bierze w rękę klawiaturę, wypisujesz jakąś durę. Myślisz, że to cię ukoi i że serce już nie boli, że zazdrości nie ma więcej i że wszystko dobrze będzie. Ale już po dwóch minutach czujesz się jak stary kutas, głowa ciężka, zakręcony, jesteś niezadowolony. Myślał to by, że tak będzie w czas siedzenia na hacjendzie. Miało być miło i fajnie, a zrobiło się nagannie. To był chyba dzień syzuka, no i znowu ta wywłoka, i wstawiła nowe zdjęcie i wygląda tak przepięknie. No i schudła ze 3 kilo, myśli, że następna J-Lo ma wspaniałą aparycję. Trzeba zrobić jej obdukcję. Zazdrożył się gazeni, jutro się pali już zachwytu. Opanować się nie może, komentuje ją najgorzej. Wypisuje dalej wzóry, robi z niej karykatury. Słuchaj trolu dojebany, przestań być tak zacofany i zazdrosny i głupawy. Myślisz, że ty jesteś klawy, zostaw ludzi już w spokoju, nim się strzyżną, pisz do boju. Poskładają cię jak swela i zrobisz siebie frajera. Ty człowieku podczochrany, będziesz tu mocno kopany. Ludzie nie są jak barany, wiedzą, że jesteś niechcany. Więc wypadaj z tego baru, nie dostaniesz tu towaru. My trzymamy się wartości, że złamiemy twoje kości i spierdzielaj z tą bucolu. Nikt się nie chce zwać tu trolu.